kanał YouTube Ku Bogu przedstawia audiobook przygotowany i zrealizowany na podstawie książki Katarzyna Labur i Cudowny medalik. Zatytułowane Cudowny medalik z Rudeback. Kiedy przygotowywano się do wybicia pierwszych medalików, w Paryżu wybuchła epidemia cholery. Siostry Szarytki razem z Katarzyną Labur rozpoczęły rozdawanie medalików chorym dotkniętym zarazą. Każde ludzkie życie zaczyna się podobnie, lecz nie każde przebiega tak samo i ma taki sam koniec. Życie siostry Katarzyny, siostry miłosierdzia zaliczonej w poczet błogosławionych w 1933 roku. A do grona świętych w 1947 roku, sądząc po ludzku, należało do przeciętnych i mało ciekawych, lecz w oczach Boga było wyjątkowe. Człowiek ocenia sprawy wedle tego, co widzi. Bóg zaś ma wgląd w serce i docenia to, czym inni gardzą. To jej najświętsza panna ukazała się w 1830 roku. I przekazała przesłanie zawarte obecnie na cudownym medaliku. Warto przyjrzeć się pokrótce życiu tej, której niebo zechciało zawierzyć tak wielki dar. Katarzyna zwana w rodzinnym domu Zoe z racji daty swego chrztu w dniu świętej Zoe, przyszła na świat w piątek 2 maja 1806 roku w małej miejscowości Faun-le-Moutier. Leżącej w regionie Côte d'Or, we Francji. Jej rodzice Piotr i Magdalena urodzili się odpowiednio w 1767 roku i 1769. Druga data nie jest pewna. Ojciec Katarzyny po krótkim pobycie w seminarium duchownym opuścił je przed rewolucją francuską i osiadł w rodzinnych stronach gdzie zajmował się uprawą roli i hodowlą zwierząt. Matka Katarzyny, Magdalena, była guwernantką w Senai. Pobrali się 4 czerwca 1793 roku. Pierwsze siedem lat swego małżeństwa spędzili w Senai, gdzie Piotr dzierżawił ziemię. W 1800 roku przenieśli się do Faulemutie, w latach 1811-1815 ojciec Katarzyny pełnił urząd mera tej malutkiej miejscowości. Między 1794 a 1809 rokiem państwo Labur wydali na świat 17 dzieci, z których przeżyło tylko dziesięcioro, trzy córki i siedmiu synów. Katarzyna była trzecim dzieckiem od końca. Z całego rodzeństwa była najbardziej zżyta z młodszą od siebie o dwa lata Antoniną. Dzieliły razem chwile radości i smutku. Z natury Katarzyna była mocnego charakteru, co szło w parze z jej fizyczną budową. Jako dorosła osoba była nieco wyższa od innych kobiet i lepiej zbudowana. Kiedy później w zgromadzeniu spotykała się ze sprzeciwem, czy doznawała przykrości, milczała. Czerwieniły się jej jedynie policzki. Z natury stworzona do dominacji obrała drogę pokornego milczenia. Jej pierwszy spowiednik, ksiądz Jean-Marie Aladdel, uważał ją za osobę zimną i apatyczną, ale to z racji niełatwych z nim kontaktów, związanych z doświadczonym przez Katarzynę objawieniem, co do którego wysuwał on pierwotnie zastrzeżenia. Inni, którzy ją znali, twierdzili, że choć z wyglądu poważna, to przy bliższym kontakcie okazywała się osobą radosną, serdeczną i otwartą. Nie dziwi, że nieprzychylne nastawienie do niej spowiednika sprawiło, że przybrała maskę chłodu. Dzieciństwo Katarzyny upływało szczęśliwie do połowy dziewiątego roku życia, kiedy to 9 października 1815 roku umiera jej matka. W chwili śmierci Magdalena liczyła prawdopodobnie 46 lat. Wydanie na świat tak licznego potomstwa i ciężka praca na gospodarstwie okazały się ponad siły delikatnej guwernantki z miasta. O tym, jak mizerna musiała być jej kondycja fizyczna w ostatnich latach życia, świadczy fakt, że jako nauczycielka nie miała już sił nauczyć czytać i pisać najmłodszych ze swych dzieci. Katarzyna przed wstąpieniem do zgromadzenia sióstr miłosierdzia pobierała w związku z tym lekcje, gdyż była analfabetką. Umiała się jedynie podpisać. Za co zapłaciła 30 franków. Nigdy też nie nauczyła się dobrze pisać, co zaraz rzuca się w oczy przy czytaniu jej zapisków. Utrata matki, do której była mocno przywiązana, stanowiła ogromny cios. Wtedy to, doświadczając przygniatającej pustki, prosiła Najświętszą Pannę aby zechciała zastąpić jej ziemską matkę. Jedna ze służących ujrzała ją kiedyś, jak przytulała się do figury Maryi. Utrata matki nie stanowiła jednak do końca jej tragedii. Ojciec, niezdolny zaopiekować się dwiema najmłodszymi córkami, niespełna dziesięcioletnią Katarzyną i o dwa lata młodszą Antoniną, postanowił odesłać je na wychowanie do swej siostry Małgorzaty, która mieszkała w saint Remy. Przy sobie zatrzymał jedynie najmłodszego syna, sześcioletniego augusta, który w wyniku wypadku pozostał niepełnosprawny. W tym momencie rozpoczyna się najboleśniejszy okres w życiu obu sióstr. Nie tylko utraciły matkę, ale również ojca i rodzinny dom. Wieczorami płakały do poduszki, nie mogąc pogodzić się z okrutnym losem, jaki je spotkał. Owo wygnanie trwało dwa długie lata. Po tym czasie ojciec postanowił sprowadzić je do rodzinnego domu. Wtedy też Katarzyna przystąpiła do pierwszej komunii w kościele w pobliskiej miejscowości Moutier Saint Jean, oddalonej o około 2 km. W kościele parafialnym nie było bowiem księdza. Proboszcz z Moutier Saint Jean przyjeżdżał tam każdej niedzieli odprawiać mszę świętą. Z chwilą powrotu do domu Katarzyna liczyła 12 lat, Antonina 10. Ojciec nie sprowadził ich tylko dlatego, że za nimi tęsknił. Potrzebował ich pomocy. Miał jedynie trzy córki. Najstarsza z nich, Maria Ludwika, właśnie wstępowała do sióstr miłosierdzia. Miało to miejsce w czerwcu 1818 roku. Liczyła wtedy 23 lata. Od chwili śmierci matki do momentu wstąpienia do zgromadzenia pełniła obowiązki gospodyni domu. Teraz, kiedy go opuszczała, ojciec potrzebował kogoś zaufanego, kto by ją zastąpił. Obie siostry, Katarzyna i Antonina, pomimo młodego wieku podejmują odważnie trudy gospodyń domu i wypełniają wszystkie związane z tym prace. Wystarczy tylko powiedzieć, że sam gołębnik liczył od 700 do 800 gołębi. Do tego należy jeszcze dodać drób jak kury czy gęsi oraz większe zwierzęta jak krowy. Wszystko to wymagało oporządzenia każdego dnia. Na gospodarstwie byli też zatrudnieni ludzie z zewnątrz. W czasie zżniw było to kilkanaście osób. Dla licznej rodziny i pracowników trzeba było przygotowywać każdego dnia posiłki. Co dwa tygodnie należało zrobić pranie, które było wówczas czynnością złożoną i długotrwałą. Tym bardziej, że rodzina była liczna. Kiedy inne dzieci spały jeszcze głęboko, Katarzyna i Antonina musiały wstawać do codziennych zajęć. Godzina czwarta rano była czasem, kiedy kończył się ich spoczynek. Sama przyznała, że jako siostra miłosierdzia nie miała żadnych trudności ze wstawaniem o czwartej rano. Czyniła to bowiem od dzieciństwa. Ojciec, obawiając się, że praca będzie ponad siły jego córek, zatrudnił panią z sąsiedztwa, która im pomagała. Jednak po dwóch latach współpracy czternastoletnia Katarzyna i dwunastoletnia Antonina doszły do wniosku, że są w stanie same pokierować wszystkimi pracami. Gospodyni z sąsiedztwa została zwolniona. Od tej chwili, we dwie zarządzają już całym domem i przylegającym do niego gospodarstwem. To ciężkie doświadczenie życiowe, które w jakimś stopniu odebrało im dzieciństwo, ukształtowało ostatecznie mocny charakter Katarzyny. Kiedy w 1834 roku starsza od niej o 11 lat Maria Ludwika opuściła Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Katarzyna spakowała listy, jakie otrzymywała od niej i wysłała jej, aby przeczytała sobie, jaka kiedyś była szczęśliwa. Maria Ludwika opuściła Zgromadzenie w wyniku bolesnego oszczerstwa pod jej adresem, ale również z powodu dumy, która nie pozwoliła jej znieść z pokorą trudnej sytuacji. Wróciła do wspólnoty w 1845 roku, zmarła zaś siedem miesięcy po Katarzynie, 25 lipca 1877 roku. Życie kilkunastoletniej panienki, jaką była wtedy Katarzyna, upływało od rana do wieczora na ciężkiej pracy. Lecz pomimo tylu obowiązków, znajdowała czas, aby każdego dnia udać się do kościoła i spędzić tam choćby pół godziny na modlitwie klęcząc na kamiennej posadzce. Nieraz były to godziny, czyniła to niezależnie od pory roku. W późniejszym wieku będzie z tego powodu cierpiała na zapalenie stawów. Z braku księdza w kościele parafialnym nie było w tabernakulum najświętszego sakramentu. Katarzyna klęczała zatem najczęściej w kaplicy, w której znajdował się obraz niepokalanej, w tej odrestaurowanej przez jej rodzinę. Gospodynie z sąsiedztwa wymieniały między sobą wiadomość o tym i naśmiewały się z Katarzyny, że jeśli będzie tyle czasu poświęcała na modlitwę, to nie sprosta zadaniom, jakie spadły na jej barki. Tymczasem młodziutka gospodyni nie tylko wywiązywała się ze wszystkich obowiązków, a tych miała więcej od krytykujących ją, gdyż rodzinne gospodarstwo było większe od innych, ale czyniła to jeszcze w sposób wzorowy. W krótkim czasie sąsiadki musiały przyznać, że jest wyjątkową gospodynią. Ojciec był niezmiernie dumny z obu córek i ufał im bezgranicznie. W młodziutkiej Katarzynie dojrzewało jednak powołanie. W wieku czternastu lat postanawia pościć każdego piątku i soboty. Nie wiemy, jak surowy był ów post, lecz zapewne na tyle, iż ojciec zaniepokojony tym zdecydowanie jej go zabronił. Katarzyna najpierw zaczęła się ukrywać ze swą praktyką, lecz po pewnym czasie ojciec ustąpił. Z przerwami, jak okres seminarium, wytrwała w swym postanowieniu do końca życia. W wieku 18 lat Katarzyna ma sen. Śni się jej, że jest w swym kościele parafialnym i widzi starszego kapłana, który ubiera się w szaty liturgiczne i przystępuje do sprawowania mszy świętej. Po jej zakończeniu przywołuje ją do siebie, ale ona przestraszona wycofuje się z kościoła i ucieka. We śnie odwiedza następnie chorego człowieka, gdzie ponownie widzi tego samego kapłana. Ten chwali ją za to, że ma staranie o takich ludzi i dodaje: Teraz uciekasz przede mną, ale kiedyś będziesz szczęśliwa, że możesz przyjść do mnie. Bóg ma względem ciebie plany. Nie zapomnij o tym. Sen wywarł na niej ogromne wrażenie. Pewnego razu bratowa zaprowadziła ją do domu sióstr miłosierdzia. Kiedy weszła do rozmównicy, ujrzała tam portret kapłana, przed którym uciekała. Poruszona do głębi tym faktem, zapytała jedną z sióstr, kim jest ów kapłan. W odpowiedzi usłyszała, że jest to święty Wincenty a Paulo. W jednej chwili stało się dla niej jasne. Że powinna wstąpić do zgromadzenia sióstr miłosierdzia. Od jakiegoś bowiem czasu zastanawiała się, jaką wspólnotę zakonną powinna wybrać. Nie było dla niej jednak oczywiste pójście w ślad za starszą siostrą. Kiedy po latach wracała do owego snu z czasu pobytu w rodzinnym domu, przeżywała go tak, jakby dopiero co miał miejsce. Siostry dostrzegały w tym wyraz wdzięczności względem ojca ubogich, że zechciał ją mieć. W założonym przez siebie zgromadzeniu. Kiedy zwierzyła się ojcu ze swoich planów, ten stanowczo zakazał jej wkroczenia na drogę życia zakonnego. Można zrozumieć jego decyzję. Miał tylko trzy córki. Najstarsza, Maria Ludwika, była już od kilku lat w zgromadzeniu sióstr miłosierdzia. Teraz druga w kolejności zamierza podążyć jej śladem. O sprzeciwie w dużym stopniu zadecydował wzgląd praktyczny. Gdyby Katarzyna odeszła z domu, nie miałby nikogo z rodziny, komu mógłby powierzyć zarządzanie nim. Antonina liczyła już wprawdzie 16 lat, lecz nie miała zdolności swojej starszej siostry. Wydatnie pomagała Katarzynie we wszystkich pracach, ale ojciec, który je znał, zdawał sobie sprawę z tego, że sama nie pokieruje całym domem. Jego sprzeciw był zatem stanowczy, lecz przyświecał mu jeszcze inny cel. Chciał wydać Katarzynę za mąż. Ukresu swego życia zwierzyła się z tego swemu siostrzeńcowi Filipowi, który wstąpił do zgromadzenia księży misjonarzy. Powiedziała mu, że wprawdzie partia była pod każdym względem wyśmienita, nawet przez chwilę nie brała pod uwagę za mąż pójścia. Wtedy dorzuciła to, co usłyszała od jego matki, zanim zmarła. Antonina zwierzyła się jej, że gdyby wiedziała, jak trudne jest życie w świecie. Podążyłaby jej śladem. Ojciec Katarzyny, by odwieść swą córkę od powziętej decyzji, wysłał ją na pewien czas do Paryża, do swego syna Karola, który prowadził tam restaurację. Sądził, że kiedy Katarzyna zakosztuje światowego życia, zmieni zdanie. Ten okres w jej życiu był ponownie wygnaniem. Skromna, prosta dziewczyna ze wsi, z wyraźnymi brakami w wykształceniu i obyciu, nie umiała odnaleźć się w wielkomiejskim środowisku. Wśród panienek z miasta czuła się każdego dnia upokarzana i zagubiona. Unikała towarzystwa i czas spędzała w samotności. Na prośbę Karola ojciec ulitował się nad nią i pozwolił jej wrócić. W wieku 23 lat Katarzyna radzi się swej starszej siostry Marii Ludwiki, jak ma postąpić wobec sprzeciwu ojca. Ta w liście z 1829 roku podpowiada jej, aby udała się do swej bratowej, Chantillon, która prowadziła tam pensjonat. Powodem miała być chęć nauczenia się pisania. Nie zabawiła tam długo. Bratowa miała ponoć uprosić zgodę swego teścia na wstąpienie Katarzyny do sióstr miłosierdzia. Była ona bardzo religijną osobą, dlatego z serca wspierała ją w powziętym postanowieniu. W końcu po sześciu latach oczekiwań Katarzyny ojciec wyraził zgodę, lecz do tego stopnia nie podzielał decyzji swej córki, że nie dał jej ani posagu, ani wyprawki. Wszystkiemu zaradziła bratowa. Pomimo tego zgoda ojca była jednym ze szczęśliwszych momentów w życiu przyszłej świętej. Życie w zgromadzeniu sióstr miłosierdzia. W styczniu 1830 roku Katarzyna rozpoczęła postulat w domu sióstr miłosierdzia w Chatillon. W rejestrze domu widnieje zapis, że wniosła wkład w wysokości 672 franków, w tym 300 franków posak, 300 franków na utrzymanie w seminarium, 72 franki za habit. Po trzech miesiącach próby w Chatillon, jedna z tamtejszych sióstr. Do tego stopnia poznała się na Katarzynie, że zeznała w procesie diecezjalnym, że nigdy w życiu nie spotkałam duszy tak czystej i niewinnej. To dziecko zasługuje na największe łaski ze strony nieba. To, co przygotowywało w związku z jej osobą niebo, dało się już wcześniej zauważyć osobom postronnym. Według tego, co zapisała sama Katarzyna, seminarium rozpoczęła w Paryżu w środę 21 kwietnia, kilka dni przed przenosinami relikwii św. Wincentego a Paulo w zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Seminarium jest odpowiednikiem nowicjatu. Na czas rewolucji francuskiej relikwie zostały ukryte. W dniu 25 kwietnia 1830 roku wystawiono je w katedrze Notre-Dame a następnie w procesji przeniesiono do kościoła księży misjonarzy przy ulicy de Sevres 95, gdzie spoczywają po dzień dzisiejszy. Katarzyna poczytywała sobie za zaszczyt, że tak ważne wydarzenie stanęło u progu jej życia w zgromadzeniu. Rozpoczęcie seminarium w takim momencie było warte sprzeciwu ojca i długich lat oczekiwania na jego zgodę. Z racji dużej liczby kandydatek nabór do seminarium Odbywał się trzy razy do roku. Każda grupa liczyła kilkadziesiąt dziewcząt, lecz nie wiadomo ile dokładnie. W trakcie seminarium siostra Katarzyna dostępuje szczególnej łaski. Najpierw ma wizję serca świętego Wincentego a Paulo. Ojciec ubogich, jakiego sześć lat wcześniej ujrzała we śnie, powraca do swej córki, aby przygotować ją do misji, jaką niebo jej zamierzało zlecić. Widzi zatem jego serce powyżej urny z doczesnymi szczątkami wystawionymi na widok publiczny w kościele księży misjonarzy. Najpierw w kolorze białym kolor ciała, następnie w kolorze płomienia ognia, w końcu w kolorze ciemnoczerwonym. W związku z tym nachodzą ją różne myśli. Kolor biały, wewnętrzny pokój i niewinność. Kolor płomienia ognia, oba zgromadzenia muszą rozpalić w sobie płomień miłości względem ubogich, który ma objąć krańce świata, kolor ciemnoczerwony, smutek wieszczący wydarzenia polityczne we Francji i przelew krwi. Siostra Labur doświadczyła jeszcze innych nieznanych szerzej łask. Przez całe seminarium widziała naszego pana w najświętszym sakramencie. Z wyjątkiem dni, jak pisze, kiedy wątpiła. W uroczystość Trójcy Świętej miała wizję Chrystusa króla z krzyżem na piersi, który jakby spłynął do jego stóp. Następnie on sam został odarty z szat. Naszły ją wtedy przygnębiające myśli. Za wyjątkową łaskę, jakiej młoda siostra dostąpiła w trakcie seminarium, należy uznać spotkania z najświętszą panną. Zostanie im poświęcona dalsza część książki. W tym miejscu powiem tylko, że całą sprawę zrelacjonowała swemu spowiednikowi, księdzu Aladelowi, który w ogólnym przekonaniu pozostawał jedyną osobą znającą siostrę, która doświadczyła łaski spotkania z najświętszą panną. Katarzyna nie chciała bowiem, aby ktokolwiek wiedział, że to ona była ową seminarzystką. Jednak z upływem lat, zwłaszcza siostry z domu, w którym mieszkała, Przyglądając się jej życiu, miały przeczucie, że tą osobą jest siostra Labur. Następowało powolne przejście od tajemnicy do dyskrecji, jednak oficjalnie nikt tego nie potwierdzał. Opinia siostry dyrektorki wystawiona na zakończenie seminarium nie była pełna zachwytu. Wydaje się to całkiem zrozumiałe. Siostra Sejole miała u siebie tylko Katarzynę, dyrektorka zaś kilkadziesiąt dziewcząt. Niemniej jednak jej opinia zwraca uwagę na to, że Labur jest osobą niezwykle sumienną i pracowitą, chociaż jednocześnie niezbyt lotną intelektualnie. To ostatnie stwierdzenie nie odpowiada do końca prawdzie. Katarzyna była obdarzona wrodzoną inteligencją, brakowało jej jedynie wykształcenia. Ten fakt czynił ją nieco wycofaną, lecz pomagał trwać w pokorze. Na dowód bystrości i umysłu można przytoczyć wiele zdarzeń. Jak choćby następujące. Kiedy w Mazomer, czyli w domu macierzystym Zgromadzenia sióstr miłosierdzia w Paryżu, zawieszono obraz upamiętniający objawienie, ksiądz Aladel, rozmawiał właśnie na korytarzu z siostrą Katarzyną. Wtedy jednej z sióstr przyszła myśl, że ową wizjonerką może być właśnie ona. Podeszła więc do nich a wiedząc, że tylko spowiednik znał wizjonerkę, zadała mu pytanie, którego absolutnie się nie spodziewał. A może to siostra Katarzyna jest tą osobą, która widziała Najświętszą Pannę? Ale Delowi odebrało mowę. Nie wiedział, co powiedzieć. Nie zamierzał skłamać, a jednocześnie nie mógł złamać złożonej obietnicy. Tym bardziej, że znajdował się właśnie w obecności tej, której przyrzekł zachować pełną dyskrecję. W trudnej sytuacji... Wybawiła go sama Katarzyna. Ze spokojem zwróciła się do siostry, która zagadnęła jej spowiednika, mówiąc: Doprawdy, dobrze siostra trafiła. Ta rzuciła okiem na Katarzynę i odparła: Oj, nie, to nie możesz być ty. Z życia siostry Labur znamy wiele innych podobnych zdarzeń, w których wykazała się bystrością umysłu. Za jej wrodzoną praktyczną inteligencją przemawia też zaradność. Z jaką od 12 roku życia spełniała obowiązki gospodyni domu. Po zakończeniu seminarium z początkiem lutego 1831 roku siostra Katarzyna złożyła śluby. Faktycznie były to przedmieścia Paryża. Dom sióstr stanowiły dwa budynki połączone dużym ogrodem. Siostry opiekowały się głównie sierotami w różnym wieku, zarówno małymi dziećmi, jak i kilkunastoletnią młodzieżą. Prowadziły też dwa hospicja, jedno dla kobiet, drugie dla mężczyzn. Oprócz tego wykonywały wiele innych zajęć związanych z domem. Siostra Katarzyna spędziła całe swe życie niespełna 46 lat, w tym samym domu. Nie było to niczym niezwykłym. Z zachowanych źródeł wynika, że siostry rzadko zmieniały domy zakonne. Trzeba pamiętać, że w szczytowym okresie rozwoju sióstr miłosierdzia we Francji. Czyli od lat 30 XIX wieku kult cudownego medalika przyciągał wręcz niezliczone rzesze kandydatek. W drugiej połowie lat 30 każdego roku około 300 nowicjuszek opuszczało seminarium. Częste przenoszenie sióstr stało się więc niemożliwe i wymusiło praktykę rzadkich zmian, zazwyczaj wtedy, kiedy to było konieczne. Siostry zmieniały dom co 10, 15 czy 20 lat. Albo jak Katarzyna pozostawały całe życie w jednym miejscu. Pierwszą przyłożoną siostry Katarzyny była siostra Sawart, starsza osoba z zasadami. Katarzyna ze wzruszeniem wspominała tamte lata. Przyłożona troszczyła się niezmiernie o ubogich w dzielnicy. Kiedy pojawiały się przykładowo nowaliki, najpierw obdarowywała nimi ubogich. Siostry mogły korzystać z trudów swej pracy dopiero w drugiej kolejności. Ta i inne praktyki niezwykle podobały się Katarzynie, która w pełni je podzielała, ale jak bardzo podzielała poczynania przełożonej domu, tak głęboko nie zgadzała się z praktykami swej bezpośredniej przełożonej w kuchni, która była jej pierwszym miejscem pracy. Ta starała się oszczędzać na chorych i starych podopiecznych domu ograniczając im porcję jedzenia do minimum i dając niekiedy to, co stare. Szlachetna dusza Katarzyny dręczyła się tym stanem rzeczy. Zwróciła się nawet do swojego spowiednika z prośbą, aby pomógł jej zmienić dom. Ksiądz Aladel doradził jej jednak, aby nie czyniła tego zaraz w pierwszym roku i żeby przeczekała trudny czas. Tak też uczyniła. Pozostała tam i zajmowała się kolejno, a nieraz jednocześnie kuchnią, pralnią, oborą, kurnikiem, gołębnikiem, portiernią, a od 1861 roku hospicją dla mężczyzn. Ostatnia praca stała się charakterystycznym rysem jej powołania. W ostatnich latach życia, kiedy ustawały jej siły, łączyła ją na zmianę z pracą na portierni. W hospicjum przebywali starcy, którzy dogorywali, będąc chorzy, bezdomni czy niechciani przez swe rodziny. Wśród nich byli ludzie niewierzący wulgarni, złośliwi czy nadużywający alkoholu. Praca wymagała niezwykłej cierpliwości, a w przypadku choroby czy niedołęstwa również dużej siły. Najprawdopodobniej właśnie z tej racji została do niej skierowana siostra Katarzyna. Oddała im jednak ogromną przysługę duchową. Podczas procesu informacyjnego na poziomie diecezjalnym w sprawie heroiczności i cnót. Współsiostry zeznały, że znosiła cierpliwie zniewagi i prowokacje swych podopiecznych, że zabiegała o to, aby otrzymywali jedzenie lepsze od sióstr, że spędzała przy nich noce, kiedy chorowali i umierali. W ten sposób w ciągu piętnastu lat pracy w hospicjum żaden z nich nie zmarł niepojednany z Bogiem, a często byli to ludzie wrogo nastawieni do wiary. Pozyskiwała ich dla Boga miłością i wytrwałością. A po ich śmierci modliła się za nich gorąco i o to samo prosiła siostry. W pewnym momencie życia, doceniając jej niezwykłe zalety, zwrócono się do niej z prośbą, aby w jednym z domów zgromadzenia została przełożoną. Wówczas prosiła usilnie swych przełożonych, aby odstąpili od tego zamiaru, i tak też się stało. Duchowość siostry Katarzyny. Ich heroiczność, jej cnót zasługują na oddzielne opracowanie. W jej pobożności uderza przede wszystkim brak egzaltacji. W miejsce tego dążyła do sumiennego spełniania wszystkich obowiązków. Chyba najlepiej oddaje to następujące zdarzenie. Kiedy od 1861 roku zajmowała się starcami w hospicjum, Opróżniała i myła ich nocniki, które przypominały wiadra podstawiane pod krzesło z otworem. Robiła to na dziedzińcu, gdzie był dostęp do wody. Smród rozchodził się na wszystkie strony, a ona powtarzała przechodzącym siostrom, że to są perły siostry miłosierdzia. Ta, która złożyła dłonie na kolanach matki Boga, szczyciła się tym, że może spełniać taką posługę. Nie dziwi, że niebo odwzajemniło się jej różnymi łaskami. Siostra odźwierna domu wspomina następujące zdarzenie. Pewnego wieczoru po tym, jak zamknęła wszystkie furtki ogrodu i drzwi domu, również na rygiel i zasuwę, zaniosła klucze przełożonej. Siostra Katarzyna była już w dormitorium. Widziała ją dobrze. Rano, kiedy wstała, aby otworzyć dom, uderzyło ją, że łóżko Katarzyny było już zaścielone. Kiedy zapytała inne siostry, te oświadczyły, że niczego nie widziały. Pomyślała, że może zeszła do kaplicy, lecz tam jej nie zastała. Przeszukała cały dom, od piwnicy postrych nigdzie jej nie było. Niepokoiła się, ponieważ była bardzo zżyta z Katarzyną. Otworzyła wreszcie drzwi domu i wyszła do ogrodu, na środku którego ujrzała siostrę Katarzynę stojącą przed figurą Najświętszej Panny. Ręce złożone do modlitwy, a wzrok utkwiony w najczulszej matce. Woła ją, jeden raz, drugi, trzeci. Żadnej reakcji. Katarzyna była do tego stopnia zatopiona w modlitwie, że siostra wróciła do domu i udała się do kaplicy. O czwartej trzydzieści drzwi kaplicy otwarły się delikatnie i weszła siostra Katarzyna, zajmując swe miejsce. Zdaniem od dźwiernej domu tamtej nocy miało miejsce coś wyjątkowego. Bo czyż można przeniknąć przez zamknięte drzwi? Ostatni rok życia. Jak zostało już powiedziane, siostra Katarzyna przez całe życie utrzymywała w tajemnicy, iż to ona doświadczyła łaski spotkania z najświętszą panną. Mniej znany jest natomiast fakt, że odstąpiła od tego postanowienia w ostatnim roku swego życia. Zwierzyła się dwóm osobom, Księdzu Szewalierowi i siostrze Dufe dzięki tej drugiej wiemy, że owego milczenia nie nakazała jej Maryja, lecz ona sama prosiła ją, aby pozostała nieznana światu. Doświadczający objawień w Lasalet, lurd czy Fatimie nie otrzymali przecież polecenia pozostania nieznanymi światu. Odsłania to pokorę Katarzyny i głębokie przekonanie o własnej niegodności. O utrzymanie w tajemnicy jej osoby prosiła następnie swego spowiednika. Z raportu sporządzonego w 1836 roku na polecenie arcybiskupa Paryża wynika, że Aladel nie wyjaśnił tajemnicy nikomu. Jednak według księdza Chevalier wiedział o tym jeszcze przyjaciel Aladela, późniejszy przełożony generalny zgromadzenia księży misjonarzy. Wiemy, że spowiednik Katarzyny radził się go jako swego bliskiego przyjaciela w sprawie, która go nurtowała i w jakim stopniu również dręczyła. Najprawdopodobniej wyjawił mu imię Wizjonerki, ponieważ zaraz po objęciu urzędu przełożonego generalnego w sierpniu 1843 roku Etienne wezwał do siebie siostrę Katarzynę. Postawił na środku pokoju krzesło, kazał jej usiąść i wypytywał o szczegóły objawienia. Siostra zachowała całkowite milczenie, nie odpowiadając na żadne z pytań. Kiedy zaś w 1860 roku mianował siostrę Dufé, przełożoną domu, sama to zeznała. Powiedział jej, że wysyła ją tam, gdzie mieszka wizjonerka, i nawet wymienił jej imię. Ksiądz Bore po objęciu urzędu przełożonego generalnego w 1874 roku również wezwał do siebie Katarzynę, lecz podobnie nie uzyskał od niej żadnej informacji. Nie wiemy dokładnie, czy siostra Katarzyna nie chciała odpowiedzieć na żadne z pytań, czy tłumaczyła się tym, że niczego nie pamięta. Znane są bowiem w jej życiu przypadki, kiedy wypytywana o objawienie, nie pamiętała niczego. Według naocznych świadków było to łaską ze strony Najświętszej Panny, która w ten sposób przychodziła jej z pomocą i wybawiała z trudnych sytuacji. W ten sposób mogła się wymówić od spotkań z arcybiskupem Paryża, który usilnie o nie zabiegał. Ten pierwszy zgodził się nawet na to, że nie będzie widział siostry, proponował zasłonkę, aby mogła pozostać nieznana, a Ladel tłumaczył jej postawę wielką pokorą. W relacjach z nią był stanowczy, lecz na zewnątrz stawał w jej obronie. Ostatecznie wymówiła się niepamiętaniem niczego. Z podobnym przypadkiem utraty pamięci spotykamy się pięć lat po objawieniu, kiedy w 1835 roku El Lekrew przygotowywał na prośbę księdza Aladela obraz niepokalanej według tego, co ujrzała siostra Katarzyna. Zapytał go o kolor welonu. Spowiednik, nie pamiętając tego szczegółu, nie chciał wprost pytać wizjonerki, lecz poprosił ją, aby opisała mu ponownie całą wizję. Katarzyna opisała, że nie przypomina sobie żadnych szczegółów poza jednym, to jest kolorem welonu, że był biały. O to właśnie chodziło Aladelowi. Wynika z tego, że z woli nieba było jej dane znać w danej chwili to, co konieczne. W ostatnim miesiącu życia, w grudniu, kiedy nie wstawało już z łóżka, żartowała sobie z sióstr, że zamieszka w reuli, czyli w domu po drugiej stronie ogrodu. Na co współsiostry odpowiadały ze zdziwieniem, że niby jak to sobie wyobraża. Ale ona powtarzała, że zobaczą, iż już niedługo tam zamieszka. W rzeczywistości zamieszkała tam, gdyż właśnie w tym domu zostało złożone po śmierci jej ciało. Znała też niektóre szczegóły ze swego pogrzebu, jak ten, że nie będzie potrzebny karawan. Kiedy siostra Tomas to usłyszała, wykrzyknęła: jak w takim razie poradzimy sobie z tak dużym ciałem? Katarzyna ją uspokoiła, zapewniając, że droga będzie krótka. Faktycznie, była to droga przez ogród, który łączył oba domy. Wiedziała też, że nie będzie szarf i wiele innych rzeczy. Znajomość czasu swej śmierci zmusiła siostrę Katarzynę do otwarcia się przed swoją przełożoną siostrą Dufé i przed księdzem, szewalierem, którego darzyła szczególną sympatią. Tej pierwszej pozwoliła nawet wszystko powtórzyć asystentce domu. W ten sposób miała pewność, że to, co przemilczał jej zmarły spowiednik, nie odejdzie w niebie z chwilą jej śmierci. Jest to jedyny powód przerwania milczenia, lecz tych, którzy poznali prawdę, prosiła o dochowanie tajemnicy. Pomimo, że sytuacja usprawiedliwiała przerwanie podjętego postanowienia, Katarzyna bolała z tego powodu. Siostra Dufę zeznała, że zanim jej wszystko wyjawiła, udała się do kaplicy, a po zwierzeniu się padła przed nią na kolana i przepraszała, że nie dochowała tego, co sobie postanowiła i co obiecała Maryi w chwili objawienia. Głównym tematem rozmów z siostrą przełożoną i z księdzem Szewalierem była wizja niepokalanej z globem ziemskim w dłoniach. Katarzyna nie tylko podzieliła się tym z dwiema osobami, ale w jakimś sensie zabezpieczyła się jeszcze, jeśli można tak powiedzieć, spisując objawienie na wiosnę ostatniego roku życia. W jej relacji uderza to, że pomija prawie wszystko poza wizją z globem w dłoniach. Jest to zrozumiałe również z tej racji. Że medalik od ponad 40 lat był powszechnie znany. Cała jej uwaga skupiała się zatem na tym, co przemilczał spowiednik. Katarzyna uprosiła też przełożoną, aby wykonano figurę niepokalanej z globem w dłoniach. Jej autorem był frock Robert. Znajduje się ona do dziś w domu sióstr w Reulii. W ostatnim miesiącu życia siostra Katarzyna była już tak słaba, że pozostawała u siebie w dormitorium. Krótko przed śmiercią odwiedziła ją jedna ze sióstr. Kiedy ujrzała ją siedzącą na łóżku, zapytała szczerze, czy boi się w śmierci. Odrzekła jej ze zdziwieniem: Dlaczego miałabym się bać śmierci? Przecież idę spotkać naszego pana, najświętszą pannę, świętego Wincentego Paulo. Jej życie było tak święte, że granica między ziemią a niebem zacierała się. A boi się tylko tego, co nieznane, niebo zaś było jej bliskie. Siostry mówiły, że przez całe życie bardzo często spoglądała w niebo. Kiedyś jedna z sióstr zapytała ją, co siostra widzi tam na górze. Uśmiechnęła się tylko. Siostra Katarzyna uważała, że wydarzenia z 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy Rudebak stanowią skarb powierzony pieczy rodziny świętego Wincentego Paulo. Jak bardzo strzegła tej tajemnicy świadczy to, że nigdy nie spowiadała się u innego księdza niż syn świętego Wincentego. Kiedy w grudniu 1876 roku, tydzień czy dwa przed śmiercią, poprosiła o spowiednika pod nieobecność księdza pełniącego tę funkcję, zaniepokojone siostry wezwały księdza z sąsiedztwa. Kiedy Katarzyna dowiedziała się, że nie jest to syn świętego Wincentego, nie chciała się spowiadać. Tłumaczyła, że ma jeszcze czas i poczeka na misjonarza. Tak też się stało, postąpiła w ten sposób, ponieważ spowiadając się, a tym bardziej odprawiając ostatnią spowiedź, musiała nawiązać do doznanych łask. Tak bardzo uznawała je za skarb powierzony pieczy rodziny świętego Wincentego. Że nie chciała się otwierać przed nikim innym i mówić o tym. Siostra Katarzyna zmarła 31 grudnia 1876 roku. Jeszcze rano przyszła do niej siostra przełożona i widząc ją leżącą w łóżku, lecz w pełni świadomą, powiedziała, że jutro będą razem świętowały nowy rok. Katarzyna odparła jej, że nie dożyje kolejnego dnia. Ksiądz Hamar. Udzielił jej ostatniego namaszczenia i komunii świętej. Około godziny 16 siostra Katarzyna zaczęła tracić świadomość. Siostry, które czuwały przy niej, widząc to, pobiegły po medaliki, które zawsze miała przy sobie i rozdawała wszystkim. Wcisnęły je do jej dłoni, ale te wysunęły się z niej. Zgodnie z życzeniem umierającej, siostry odmawiały litanię do niepokalanej, w której było jej ulubione wezwanie. Po strachu demonów. W chwili śmierci było przy niej kilka sióstr. Odeszła między godziną dziewiętnastą a dziewiętnastą trzydzieści, wydając jedynie zaledwie słyszalne westchnienie. W tym samym momencie po jej policzkach spłynęły dwie duże łzy. Dla obecnych współsióstr były to łzy szczęścia ze spotkania z najświętszą panną i przede wszystkim z naszym panem. Odeszła tak cicho jak żyła, nie wypowiadając żadnego słowa. Potwierdziły to podczas procesu diecezjalnego obecne przy jej śmierci siostry. W niektórych biografiach pojawił się bowiem przekaz, że w chwili śmierci miała zakrzyknąć: O moje drogie zgromadzenie, o mój drogi domu macierzysty. Może kogoś zdziwić, że tak zdrowa i silna kobieta zmarła w wieku siedemdziesięciu lat. Jedyną odpowiedzią na to jest to, że nigdy nie oszczędzała się w życiu. Była nocniki swych podopiecznych w zimnej, studziennej wodzie. Spędzała przy nich noce, kiedy chorowali i umierali. Praktykowała surowy post. Jej podejście do obowiązków w zgromadzeniu ilustruje następujące zdarzenie. Pewnego razu odwiedziła w Masommer swoją starszą siostrę, Marię Ludwikę, już po jej powrocie do zgromadzenia. Ta była przeziębiona i leżała w łóżku. Kiedy Katarzyna przyjrzała się jej powiedziała, Słuchaj no, wydaje mi się, że gdybyś tylko chciała, mogłabyś już wstać. Wszystko wskazuje na to, że jedynym biologicznym powodem jej śmierci było wyniszczenie organizmu. Pomimo swoich dolegliwości nigdy nie uchylała się od żadnej pracy ani też nie uskarżała. Jej ostatnia przełożona zeznała, że kiedyś zobaczyła ją mającą wówczas ponad 60 lat, jak na kolanach myła kamienną posadzkę. Wtedy zdała sobie sprawę z tego, że nie powinna już tego robić, tym bardziej że cierpiała na zapalenie stawów. Dopóki nie domyśliła się sama, Katarzyna nie poprosiła o zwolnienie z tej pracy. Śmierci siostry Katarzyny nie towarzyszył żaden smutek, ale wszystkich napełniła nieopisana radość po okolicy, rozniosła się wiadomość, że zmarła siostra, która widziała Najświętszą Pannę. Do domu ściągały tłumy ludzi. Siostry przebrały zmarłą w strój seminarzystki i zrobiły jej zdjęcie w ubiorze, w jakim rozmawiała z Niepokalaną. Zdjęcie zachowało się do naszych czasów. Następnie ubrały ją ponownie w jej siostrzany strój. Entuzjazm udzielał się do tego stopnia siostrom że jedna przed drugą chciały czuwać w nocy przy jej ciele. Siostra Cantel zeznała, że zawsze odczuwała paniczny i niepokonalny lęk przed zmarłymi, kiedy umierała któraś z sióstr. I trzeba było przy niej czuwać, prosiła o zastępstwo. Jednak po śmierci siostry Katarzyny nie odczuwała żadnego lęku i wręcz prosiła, aby mogła czuwać przy niej w nocy. Spotkanie w dniu 27 listopada 1830 roku. Tak zwana wizja z globem w dłoniach i cudowny medalik. Do spotkania siostry Katarzyny Labur z Najświętszą Panną doszło 27 listopada 1830 roku w tej samej kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Dubac w Paryżu. Tym razem nie było to spotkanie jak to lipcowe, kiedy Katarzyna mogła klęczeć u stóp Maryi, lecz wizja niepokalanej. Przez wizję nie rozumiemy wyobrażenia Maryi, lecz jej rzeczywistą obecność. Termin wprowadza jednak rozróżnienie pomiędzy kontaktem bezpośrednim, jak podczas spotkania lipcowego, a wzrokowym. Owa wizja powtórzyła się w grudniu tego samego roku. Przedstawimy jej przebieg związane z tym niejasności oraz jej przesłanie. Siostra Katarzyna zapisała, że wizja miała miejsce w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę Adwentu podczas wieczornej modlitwy o godzinie 17.30 w momencie medytacji. Podobnie jak w lipcu najpierw usłyszała szelest jedwabnej sukni dochodzący od strony bocznego chórku. Kierując spojrzenie w tamtą stronę, z prawej strony ołtarza, na wysokości obrazu Świętego Józefa, ujrzała najświętszą pannę stojącą na białej półkuli i ubraną na biało. Była średniego wzrostu. Twarz Maryi wydała się jej tak piękna, że nie umiałaby oddać owego piękna ludzkim językiem. Niepokalana miała na sobie jedwabną suknię w kolorze bieli jutrzenki, Suknia przypominała te, jakie noszą dziewice, po kostki z długimi, prostymi rękawami i zapięta pod szyję. Na głowie miała biały welon, który z obu stron opadał do stóp. Włosy były spięte czymś, co przypominało przepaską ozdobioną koronką na trzy centymetry. Katarzyna okiem wiejskiej dziewczyny zwróciła baczną uwagę na ubiór Najświętszej Panny – przez lato musiała cerować zniszczone ubrania całej rodziny i nie jest też wykluczone, że umiała je szyć i wyszywać na nich ozdobne wzory. Dlatego to, jak była ubrana Maryja, przykuło jej uwagę. Według Katarzyny twarz najświętszej panny była dobrze widoczna, jej dłonie znajdowały się na wysokości przepasania bioder we wdzięcznym ułożeniu i trzymały złoty glob wyobrażający odkupioną ludzkość. Ona nad nim wznosił się mały krzyż. Wzrok niepokalanej był skierowany ku niebu, trwała na modlitwie do naszego pana. Według tego, co ksiądz Chevalier usłyszał od wizjonerki, twarz niepokalanej była poważna, jakby zdradzająca niepewność, czy jej modlitwy zostaną wysłuchane. W pewnym momencie jej oblicze rozchmurzyło się, co Katarzyna odczytała jako przyjęcie jej próśb. Wtedy też na palcach Najświętszej Panny pojawiły się pierścienie z drogocennymi i pięknymi kamieniami, z których zaczęły wychodzić promienie światła symbolizujące łaski wysłużone przez jej syna. Siostra Labur odczytała misję Maryi jako ofiarowywanie ludzkości naszemu panu. W tym miejscu na szczególną uwagę zasługują dwie kwestie: po pierwsze, wyraz twarzy niepokalanej. To jest trwanie w oczekiwaniu na decyzję nieba. Maryja, wypraszając łaski dla ludzkości, nie występowała z pozycji Matki Syna Bożego, nie rościła sobie prawa do niczego, lecz z pozycji stworzenia czyli jako pokorna służebnica pańska. I chociaż, jak pisze Pius XII w encyklice Ad Caeli Reginam, o cokolwiek poprosi syna, nic nie zostanie jej odmówione nie nadużywała swej. Macierzyńskiej pozycji, lecz w stosunku do syna występowała z pozycji jego stworzenia i trwała w pokornym oczekiwaniu. Skoro zaś wszystko, cokolwiek poprosi, jest jej udzielone, znaczy to, że Syn Boży traktuje ją w pierwszej kolejności jako swą matkę, a nie własne stworzenie. Uzmysławia nam to relacje panujące w stanie nieba, co moglibyśmy też nazwać wzajemnym szacunkiem. Każda ze stron w pełni docenia pozycję drugiej, nie wyłączając Boga. Pokora jest bowiem w pierwszej kolejności cechą Boga, a wszystko, co jej zaprzecza, pochodzi od szatana. Bóg oczekuje od nas pokory, lecz sam ją nam również okazuje. Drugą ważną kwestią jest to, że promienie światła nie wychodziły bezpośrednio z rąk niepokalanej, lecz z drogocennych pierścieni na jej palcach. To bardzo istotny szczegół. Maryja nie jest źródłem tych łask to łaski wysłużone przez Syna Bożego, o które ona u Niego zabiega. Maryja prosi o nie uniżenie. Promienie światła, które wychodziły z owych pierścieni, rozchodziły się na wszystkie strony i opromieniały trzymane w dłoniach złoty glob. Katarzyna zapisała, że jedne kamienie w pierśniach były piękniejsze i większe od innych. Z nich też biło bardziej intensywne światło. Pierścienie, z których wychodziły słabe promienie światła symbolizowały łaski, o które ludzie nie proszą. Wizjonerka nie wyjaśniła jednak o jakie łaski chodzi. W pewnym momencie promienie światła stały się tak intensywne, że przesłoniły cały dół, to jest stopy Maryi oraz białą półkulę nad nimi. Katarzyna stwierdza, że nie umiałaby opisać tego, co wówczas czuła, ani tego, co w tak krótkiej chwili poznała. Dane jej było odczuć niepojętą hojność Boga i czułą troskę o nas, naszej niebieskiej matki. Kiedy kontemplowała postać najświętszej panny, ta opuściła wzrok, kierując go w jej stronę. Wtedy w głębi serca usłyszała głos, który jej mówił. Kula ziemska, którą widzisz w dłoniach Maryi, przedstawia cały świat, a szczególnie Francję i każdego człowieka z osobna. Najświętsza Panna dorzuciła. Oto symbol łaski, jakie spływają na ludzi, którzy mnie o nie proszą. W tym momencie Katarzyna odczuła, jak słodką rzeczą jest prosić ją o owe łaski i jak jest ona szczodra względem tych, Którzy ją proszą. Zapisała też. W tamtej chwili, jakbym jednocześnie była w sobie i poza sobą. Nie umiem tego wyrazić. Wtedy wizja Maryi przybrała kształt owalnego obrazu, a ponad jej głową można było przeczytać napis zapisany złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Następnie usłyszała głos, który jej mówił: Spraw, aby wybito medalik według tego wzoru. Osoby, które będą go nosiły, otrzymają liczne łaski, zwłaszcza ci, którzy będą go nosili na szyi. Łaski będą udzielone obficie tym, którzy będą go nosili z ufnością. Nagle obraz się odwrócił i Katarzyna ujrzała jego rewers. Kiedy później zastanawiała się, czy na rewersie ma się również znaleźć jakiś napis, usłyszała wewnętrzny głos, który jej powiedział: Litera M i dwa serca mówią wystarczająco dużo. W przedstawionym opisie, opartym na relacjach siostry Katarzyny, trzy sprawy wymagają wyjaśnienia. Po pierwsze, dlaczego wizjonerka nie opisuje awersu i rewersu medalika? Po drugie co oznacza owa biała półkula pod stopami Najświętszej Panny? Po trzecie, dlaczego wizjonerka nic nie pisze o błękitnym płaszczu, w jakim Maria jest powszechnie przedstawiana w związku z tym objawieniem? Odnośnie do pierwszego pytania Katarzyna nie opisuje wyglądu awersu i rewersu medalika, ponieważ kiedy opisywała swoją wizję w latach 1841 i 76 był już on od lat znany i nie zachodziła potrzeba przybliżenia jego treści. Wcześniejsze relacje, jakie przekazała swemu spowiednikowi, nie zachowały się. Co się tyczy z kolei Białej Półkuli, niektórzy utrzymują, że był to półksiężyc. Do tamtego momentu w ikonografii maryjnej przedstawiano bowiem niepokalaną z półksiężycem i wężem pod stopami. Taki właśnie obraz znajdował się w kościele parafialnym Katarzynę w jej rodzinnej miejscowości. Księżyc jako ciało rządzące nocą symbolizuje wraz z wężem siły zła. W przypadku przyjęcia półksiężyca budzi jednak wątpliwość jego biały, a nie srebrzysty kolor, jaki ma on na wspomnianych obrazach. Ostatecznym argumentem przeciwko półksiężycowi jest to. Że Katarzyna ujrzała górną półkulę. Na obrazach niepokalanej z półksiężycem występuje zaś zawsze dolna półkula w postaci rogala. W powszechnym przekonaniu, a także w zapiskach siostry Katarzyny, biel symbolizuje niewinność. Trudno to pogodzić z księżycem symbolizującym ciemności. Biel półkuli, jaką siostra Labur ujrzała pod stopami niepokalanej, dobrze harmonizuje z bielą ubioru Maryi. I razem podkreślają jej niepokalane poczęcie. Wpisuje się to w stwierdzającą to jasno inwokację. Biała półkula stanowi zatem element objawienia uczestniczący w przekazie prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Panny. I trzecia wątpliwość. Maryja nie ma na sobie błękitnego płaszcza. Czy faktycznie go nie było? Katarzyna za każdym razem stwierdza, że najświętsza panna była ubrana na biało i wymienia tylko suknię i welon. Lecz kiedy mówi o Welonie, dodaje, że opadał on z obu stron do jej stóp. Welon pełnił zatem rolę wierzchniego okrycia. W ubiorze Maryi nie ma więc miejsca na płaszcz, nie ma go również na figurze niepokalanej wykonanej według wskazówek Katarzyny w ostatnim roku jej życia, która do dziś. Znajduje się w Reuli. Gdyby występował podczas objawienia, wizjonerka zadbałaby o to, aby się na niej znalazł. Jej przełożona siostra Dów robiła co możliwe, aby figura była wykonana według życzenia Katarzyny. Warto zwrócić uwagę na to, że Maryja w dniu 27 listopada była ubrana tak, jak później ukazuje się w Lurd czy Fatimie, gdzie Podobny welon, opadający do jej stóp, pełni rolę płaszcza. Skąd zatem wziął się błękitny płaszcz? Odpowiedź jest jedna. Wprowadził go spowiedni ksiądz Aladdel. Najprawdopodobniej nie zwrócił uwagi na ten fakt, lub wydał mu się dziwny welon, opadający aż do stóp. Nie jest też wykluczone, że uznał, iż ubiór Maryi odbiega od jej tradycyjnego przedstawiania w płaszczu i postanowił iść po linii tradycji. Kolor zaś płaszcza zaczerpnął z ikonografii maryjnej, gdzie przedstawiano ją w błękitno-srebrzystym okryciu. W ten sposób na namalowanym w 1835 roku przez lecerfa obrazie niepokalanej na prośbę Aladela mamy krótki biały welon i błękitny płaszcz. Ze spisanych przez siostrę Katarzynę relacji jasno wynika, że istotę wizji w dniu 27 listopada 1830 roku stanowiła postać Najświętszej Panny, która w geście wznoszenia ku górze kuli ziemskiej wstawia się u syna za ludzkością. Razem ze wznoszącym się na niej małym krzyżem symbolizuje ona odkupioną ludzkość. Katarzyna usłyszała takie wyjaśnienie – Według opisu Maryja była cała ubrana na biało, a jej stopy spoczywały na białej półkuli. Wielu bioru i półkuli podkreślała jej niepokalane poczęcie, co ogłosiła inwokacja, jaka pojawiła się ponad jej głową, a którą na medaliku rozmieszczono wokół całej postaci Maryi, aby była czytelna. Wizja przeszła następnie w obraz awersu i rewersu medalika. Z tą fazą wizji Wiąże się niezadowolenie siostry Labur. Niezadowolenie siostry Katarzyny. Kiedy 30 czerwca 1832 roku wybito pierwsze medaliki, siostra Katarzyna ubolewała, że na jego awersie nie znalazła się postać niepokalanej z globem ziemskim w dłoniach. Rozgoryczona rozmawiała o tym ze swoim spowiednikiem, księdzem Aladelem. Nie znamy przebiegu tych rozmów poza tym, że każda ze stron trwała przy swoim. Na temat owego sporu mamy świadectwa kolejnego spowiednika Katarzyny, a następnie powiernika jej tajemnicy, księdza, szewaliera oraz siostrę Tangu, która dowiedziała się o wszystkim od swej przełożonej siostry Dufé, której wizjonerka zwierzyła się w ostatnim roku swego życia. Ta ostatnia również pytana o to podczas procesu diecezjalnego, była tym wyraźnie zakłopotana i unikała odpowiedzi. Możemy teraz w skrócie przedstawić istotne etapy objawienia w dniu 27 listopada 1830 roku. W trakcie wizji niepokalanej z globem w dłoniach, intensywne światło, wychodzące z pierścieni na jej palcach, stopniowo przysłaniało jej postać. Najpierw dół, następnie środek. Gdy w chwili przysłonięcia poziomu centralnego odsłonił się dół, w miejsce białej półkuli, Katarzyna ujrzała kulę ziemską z wężem. Poziom centralny postaci Maryi nie odsłonił się już do końca. Pozostał przysłonięty przez intensywne światło. Chociaż za intensywnym światłem nie można było dostrzec niczego. Maryja nie trzymała już globu w dłoniach. Jej ręce mogły być w dowolnej pozycji skierowane ku dołowi czy złożone do modlitwy. Kontemplowany obraz przybrał wówczas owalny kształt awersu medalika, a w jego górnej części pojawiła się inwokacja. Wizjonerka usłyszała też polecenie wybicia medalika według tego wzoru, następnie obraz się odwrócił i miała już przed oczami jego rewers. Z przebiegu wizji jednoznacznie wynika, że ksiądz Adel, nie wiedząc nawet w jakiej pozycji były niewidoczne ręce Maryi, oddał na awersie medalika to, co faktycznie miało wtedy miejsce kula ziemska pod jej stopami, a nie w dłoniach. Jego wykład dotyczy jedynie domniemania, jaką pozycję mogły wtedy przybrać niewidoczne ręce niepokalanej. Tematyka awersu medalika. Objawienie tak zwanego cudownego medalika zostało odczytane w Kościele jako wola nieba, aby Boża Rodzicielka była czczona na ziemi jako niepokalanie poczęta. Wyraźnie głosi to inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Dało ono ostateczny impuls do ogłoszenia przez błogosławionego Piusa IX w 1854 roku dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Panny. Poza inwokacją wszystkie pozostałe treści wskazują bardziej na skutki niepokalanego poczęcia dochodzące do głosu w posłannictwie Maryi niż na nie samo. W przesłaniu awersu wyodrębniamy trzy ważne motywy. Inwokację wokół postaci Najświętszej Panny stwierdzającą jej niepokalane poczęcie. Po drugie... Miażdżenie przez nią głowy wężowi, co stanowi zapowiedź ostatecznego zwycięstwa nad szatanem, oraz trzecie, rozdawnictwo łask w promieniach, wypływających z pierścieni na jej palcach. Inwokacja, niepokalane poczęcie Maryi. Najświętsza panna stanowi wyjątek pośród rodzaju ludzkiego, została zachowana od skazy grzechu pierworodnego. I w konsekwencji od jakiejkolwiek niedoskonałości moralnej. Taki wyjątek jest możliwy, ponieważ łaska niepokalanego poczęcia została jej udzielona wyłącznie na mocy zasług przewidzianego odkupienia. Maryja też potrzebowała odkupienia. Jest to może trudne do zrozumienia, ale dlatego, że obracamy się w świecie ograniczonym czasem i przestrzenią. Dla Boga nie istnieje owa bariera, stąd uprzednie udzielenie łask, które zostaną dopiero wysłużone przez Syna Bożego. Nie stanowiło to żadnej trudności, zresztą nawet ludzie obdarowują innych, zanim tamci spełnią wymagane warunki. Jako niepokalanie poczęta Maryja miała wolną wolę i możliwość dokonywania wyboru między dobrem a złem, posiadała wolną wolę, jak każdy człowiek. Jednak na mocy niepokalanego poczęcia jej wola była całkowicie ukierunkowana na Boga. Zło nie jawiło się jej jako coś atrakcyjnego i dlatego nigdy go nie wybierała. Jeżeli przez wolność człowieka w relacji do Boga rozumiemy wybieranie tylko dobra, to Maryja jako jedyna z ludzi w pełni z niej skorzystała, stając zawsze po stronie dobra. Tym samym była całkowicie wolna od jakiegokolwiek grzechu czy najmniejszej niedoskonałości moralnej naruszających harmonię ze Stwórcą wolność zaś od jakiejkolwiek niedoskonałości moralnej oznaczała u Maryi niezachwiane trwanie przy Bogu motyw miażdżenia głowy wężowi postać Maryi na awersie medalika nawiązuje do pisma świętego i odwołuje się do występujących tam motywów. Wizja Apokalipsy wydaje się bliższa jej prezentacji na awersie niż tekst protoewangelii. Awers nie jest jednak jej wiernym odbiciem. Z protoewangelii zaś zostaje zaczerpnięty poprzez wulgatę motyw uczestniczenia Maryi w zwycięstwie nad szatanem, miażdżenie głowy wężowi. Treść awersu jest mocno powiązana z tradycją biblijną i tylko w jej świetle możemy właściwie odczytać jego przesłanie. Tekst protoewangelii zapowiada zwycięstwo nad mocami zła, czyli nad szatanem. W eschatologicznym zwycięstwie potomstwa niewiasty, będzie ona miała udział przez jego zrodzenie. Jeśli zwyciężona przez węża Ewa wyobraża konkretnego człowieka, to ta która przyczyni się do pokonania węża, powinna być również realnie istniejącą osobą. W niewieście z rozdziału trzeciego można widzieć nową Ewę, czyli matkę odkupiciela. Maryja wydaje na świat Zbawiciela, który będąc jej potomstwem, zmiażdży wężowi głowę. Termin potomstwo nie ogranicza się do samego odkupiciela, ale obejmuje wszystkie jego dzieci, także Maryję, które w nim odnoszą zwycięstwo nad szatanem. Maryja jawi się w tej walce jako najmocniejsza ostoja pośród rodzaju ludzkiego, w pełni zjednoczona z Synem Bożym i z nim współpracująca, obraz serc na rewersie. W osobie Matki Jezusa człowiek dzięki łasce Bożej okazuje się już w doczesnej rzeczywistości silniejszy od mocy złego. Niektóre łaski za przyczyną medalika Wśród wielu łask na uwagę zasługuje nawrócenie a Ratisbona w dniu 20 stycznia 1842 roku. Do dzisiaj uchodzi ono za najgłośniejsze nawrócenie związane z objawieniami maryjnymi na Rue de Bac. W chwili nawrócenia Alfons liczył 28 lat i był zaręczony. Pochodził ze Strasburga, należał do jednej z najbogatszych żydowskich rodzin XIX-wiecznej Francji. Była to rodzina bankierów. Przyznawał się do swojego agnostycyzmu. Jego starszy o 12 lat, brat Teodor, był już od kilkunastu lat katolikiem i księdzem. Ten fakt wzbudził w młodym Alfonsie wręcz nienawiść w stosunku do Teodora. Za cel swych ataków obrał sobie katolicyzm. Zwykł mawiać, że jeżeli zostałby już chrześcijaninem, co uważał za ostateczność, to tylko protestantem. Życzliwy stosunek do protestantyzmu wynikał z faktu, że w Strasburgu studiował na uczelni prowadzonej przez nich, ale na ową życzliwość płynęła również ogromna niechęć, jaką wzbudził w nim jego brat Teodor, swoim przejściem na katolicyzm. W kościele katolickim zwalczał najbardziej w swych krytykach jezuitów. Nie można powiedzieć, że był człowiekiem złym. Zabiegał o po poprawę życia socjalnego i moralnego Żydów, względem chrześcijaństwa w ogólności wykazywał jednak cynizm i złośliwość. Okazją do nawrócenia stała się podróż po basenie Morza Śródziemnego, jaką zaczął odbywać. Udał się w nią, ponieważ był delikatnego zdrowia, a zmiana klimatu miała go wzmocnić. W ten sposób z Marsylii przybył do Neapolu, a stamtąd do Rzymu. Tu chciał odwiedzić swego przyjaciela z lat studiów, Gustawa de Bussier. Brat jego przyjaciela, Maria Theodor, postanowił sobie za cel pozyskanie Alfonsa dla chrześcijaństwa. Oprowadzał go po Rzymie, lecz Alfons szukał jedynie okazji do tego, aby krytykować chrześcijaństwo. Maria Teodor, nie zrażając się tym, przekonał go, aby skoro jest agnostykiem i w nic nie wierzy, zawiesił sobie nasz i cudowny medalik. Prosił go, aby uczynił to na znak przyjaźni. Sam należał do grupy młodych katolików, odprawiających m.in. regularne nocne adoracje przed najświętszym sakramentem. Tym razem prosił swych przyjaciół, aby podczas adoracji modlili się w intencji Alfonsa. Z prośbą zwrócił się również do zmarłego dopiero co barona, ponadto wymusił wręcz na Alfonsie przedłużenie pobytu o tydzień. Jego postawa pokazuje, jak bardzo niebo współdziała z naszymi wysiłkami i im błogosławi. Do nawrócenia doszło w przeddzień pogrzebu zmarłego barona. Maria Teodor udawał się do kościoła saint andré de Fraté, gdzie miało się odbyć nabożeństwo pogrzebowe. Chciał sprawdzić stan przygotowań. Po drodze natknął się na Alfonsa. Dalej poszli już razem. Kiedy weszli do kościoła, pozostawił go tam. Alfons zaczął się przechadzać obojętnie po kościele z miną kogoś znudzonego tym, co ujrzał. Maria Teodor wszedł zaś do konwentu. Przed komisją kościelną badającą nawrócenie Alfonsa zeznał, że nie zatrzymał się tam dłużej niż 12 minut. Kiedy wyszedł, nie mógł dostrzec w kościele Alfonsa. Dopiero po chwiliku, swojemu zdumieniu, ujrzał go klęczącego w kaplicy anioła stróża. W tej kaplicy znajdował się obraz młodego Tobiasza, którego prowadzi archanioł Rafał. Nie tyle przyciągnął Alfonsa sam, epizod wyjęty ze starego testamentu, co fakt. Że nosił żydowskie imię Tobiasz. Zaciekawiony sceną na obrazie zbliżył się do niego. Wtedy ujrzał najświętszą pannę. Ta uczyniła gest nakazujący mu klęknąć. Jak zeznał, nie wyrzekła słowa, westchnęła jedynie, ale on w jednym momencie wszystko zrozumiał. Kiedy Maria Teodor dostrzegł go klęczącego. Podszedł do niego i kilkakrotnie usiłował go wyrwać ze stanu, w jakim się znajdował. Alfons robił wrażenie człowieka sparaliżowanego przez głęboki wstrząs. Kiedy wstał, nie powiedział mu, co się wydarzyło, a jedynie poprosił Marię Teodora, aby zaprowadził go do księdza. Udali się razem do kościoła del Hesu. Dopiero tam wykrztusił z siebie. Widziałem ją, widziałem ją. Kiedy później niektórzy pytali go o wyobrażenie najświętszej panny, jakie ujrzał, on odpowiadał, że nie był to obraz, lecz konkretna osoba z ciała i kości. Alfons po swoim nawróceniu przyznał, że w noc poprzedzającą zdarzenie nie mógł spać. Dręczył go motyw z rewersu metalika. Mały krzyż ponad literą M urósł do ogromnych rozmiarów i czuł, jakby go przytłaczał i dusił. Wyznał też, że przez dziesięć dni, jakie upłynęły do chrztu, nie mógł przebywać w obecności Najświętszego Sakramentu. Miał wrażenie, że zaraz go coś zmiażdży i zetrze w proch. W jego przekonaniu działo się tak, ponieważ nie był ochrzczony, czyli nie korzystał z łaski bycia członkiem ciała Chrystusa. Niezmiernie ciekawe jest to, że coś mu mówiło, aby schronił się w kaplicy Najświętszej Panny, i faktycznie tam zaznawał spokoju. W dniu 31 stycznia 1842 roku Alfons przyjął Chrzest Święty, pierwszą komunię i bierzmowanie. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Utracił swoją dotychczasową pozycję społeczną i prawo do dziedziczenia olbrzymiego majątku. W wyborze między dobrami tego świata Chrystusem nie zastanawiał się ani przez chwilę. Kilka lat później wstąpił do znienawidzonych wcześniej Jezuitów. W kolejnych latach udał się do ziemi swych ojców, gdzie w rodzinnej miejscowości Jana-chrzciciela, Ain-Karem, od lat przebywał jego starszy brat Teodor. Kiedyś na każdą życzliwość Teodora, jak wysłanie mu życzenia czy pozdrowienia. Reagował wrogo i złośliwie. Teraz stał mu się więcej niż bratem, bo bratem w Chrystusie i sprzymierzeńcem we wspólnej sprawie. Teodor osiadł w Ain Karem, ponieważ był przekonany, że pracę wśród Żydów należy zaczynać od młodych dziewcząt, gdyż one są najbardziej otwarte na Chrystusa. Alfons dołączył tam do niego. Obaj zmarli tego samego roku, 1880. 84. Teodor w styczniu, Alfons w czerwcu. Teodor, zachęcony przez Alfonsa, założył zgromadzenie sióstr Syjonu. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, lub dobroczyńców z Panem Bogiem.